Hejka, biegacze, biegowe Częstochowo, biegaczki, wszyscy biegający. Spóźniłem się w tym maju z tą motywacją, która powinna była wpaść pierwszego, ale chyba raczej ze wstydem, czy może nie ze wstydem, ale z takim smutkiem, to jest mój pierwszy bieg od 2 tygodni. Więc coś się wydarzyło i pomijając to, że strasznie szumi, mam nadzieję, że to słychać, to jest tak boleśnie uświadamiające to takie bieganie dla siebie, jak dużo rzeczy może nas rozregulować, jak dużo rzeczy może nam stanąć na przeszkodzie do tej regularności i jak bardzo czujemy wewnętrznie, przynajmniej w moim przypadku, takie poczucie trochę winy, że się nie udało, że mogłem więcej zrobić, że mogłem więcej kilometrów wyjść, pobiegać. Ale no, jak to mówią, nie zawsze jesteśmy w pełni w stanie kontrolować to, co się dzieje i jak reagujemy nie tylko my jako ludzie, ale nasz organizm, nasze zdrowie, jak się zachowuje. I koło się zamyka, bo raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raz jesteśmy na górze, raz spadamy na dół. I nie wiem dlaczego, ale bardzo ciężko tym razem było mi wyjść na ten pierwszy bieg po tej dłuższej przerwie. No właśnie takie poczucie winy, że straciłem, że będę się musiał odbudowywać, że będę musiał znowu się zmęczyć bardziej niż wtedy, jak byłem w formie, niż wtedy, jak biegałem częściej. I no i to rozczarowanie tym, kurczę. To są rzeczy, które są tak bardzo naturalne i tak bardzo no uświadamiają, że to wychodzenie do biegania, że to patrzenie dla samego siebie, jak to idzie, wymaga ogromnej odwagi i takiego samozaparcia. I miałem pewnie jak każdy dłuższe i krótsze okresy przerwy od biegania spowodowane czy to kontuzją, czy chorobą, czy czymkolwiek innym. I póki co zawsze wracałem. I to chyba w tym wszystkim jest dla mnie taką myślą przewodnią, bo ten bieg dzisiejszy wyobrażałem sobie już od jakiegoś czasu, już całą majówkę. Czekałem na ten moment, kiedy niebo się przetrze i chociaż odrobinę obeschnie i pójdę po prostu i będę biegł. I dopiero dzisiaj po pracy pierwszy dzień, kiedy się udało. I oby więcej takich dni w maju. Oby lepiej się udało przetrenować. Oby lepiej się udało to wszystko przejść. W końcu wiosna. W końcu więcej słoneczka, w końcu cieplej. W końcu fajniej. Kurczę. Jeżeli chodzi o to bieganie. Bo pora dnia przestaje mieć znaczenie. Przynajmniej dopóki nie zrobi się gorąco. I każdy moment może być tym dobrym momentem, żeby założyć buty i po prostu się przebiec. Tyle, jeżeli chodzi o tą majową motywację. Wrzućcie proszę w komentarzu, jak tam wam idzie. Pokażcie, że się udaje i wesprzyjcie mnie też mentalnie z tą motywacją do powrotu na cały maj. I czerwiec, i lipiec, i tak dalej. Przypomnę tylko, że biegowa Częstochowa na Strawie. Link będzie pod filmem. 40 parę osób już w tym momencie fantastycznie biegających. Zaczynamy się nawet czasami spotykać. Czy to przez przypadek, czy planowo. I coś biegać razem. Więc jeżeli chcielibyście troszkę spróbować po tych lasach tutaj okolicznych częstochowskich pośmigać, wbijajcie, odzywajcie się,
nuż się uda. A póki co tyle z mojej strony i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka.